Cześć, tu Artur Rosowski, Siły Dyscypliny. Chciałem Ci dzisiaj przedstawić film, który tłumaczy sposób wykorzystania mojego Excela finansowego, z którego już korzystam od wielu, wielu lat. Tego Excela też dołączam do swojej książki. Więc od czego zaczynamy? W lewej tabelce wpisujemy sobie stan swojego majątku, tego co posiadamy w chwili obecnej, czyli zasoby materialne. Na potrzeby tej prezentacji wpisałem tutaj 8000 zł, które posiadam w moim samochodzie tak naprawdę, czyli wartość swojego samochodu. Tutaj, kiedy damy sobie edytuj notatkę, możemy dopisywać kolejne rzeczy wartościowe, które posiadamy, które możemy spieniężyć. Tutaj mam zasoby finansowe, na razie oczywiście 0 zł. One się będą tutaj sumować z każdego sumy naszych funduszy. Następnie mamy tutaj, wpisujemy swoje zadłużenia, jakie posiadamy, kredyty i inne należności. W tym wypadku dajemy sobie 2000 zł, które pozostało jeszcze ze spłaty, do spłaty z naszego samochodu. I tutaj już mamy wynik naszego majątku, czyli żebyśmy sprzedali samochód, spłacili kredyt, mielibyśmy 6000 zł, jeśli chodzi o swój majątek. Skoro już wiemy, gdzie jesteśmy, warto już tutaj teraz rozpisać, dokąd zmierzamy, czyli tutaj jest tabelka na nasz cel finansowy, tutaj wpisałem 50000 zł, do tej kwoty będziemy dążyć. I tutaj też jest rozpisane, co składa się na tą kwotę. Chcemy odłożyć do Funduszu Bezpieczeństwa 24000 zł, czyli 12-krotność naszej pensji. Fundusz Marzeń to jest 5000 zł na wycieczkę i Fundusz Inwestycyjny 3000 zł na kurs językowy oraz jeden cel długoterminowy, czyli wkład własny na swoje mieszkanie 18000 zł. To nam daje łącznie 50000 zł. Taką kwotę chcemy uzyskać poprzez nasze oszczędzanie. Nie mamy stan realizacji, czyli musimy jeszcze tak naprawdę odłożyć i zarobić 44000 zł. Ważne odłożyć, bo nie jest ważne, ile zarabiamy, ważne nam zostaje. Następne, co warto zrobić w naszym Excelu, to jest wpisać sobie swoje progi, które chcemy osiągnąć w poszczególnych koszykach, czyli Funduszu Bezpieczeństwa, Funduszu Marzeń i Funduszu Inwestycyjnym, jak już zrobiłem to wcześniej. Tutaj mamy osobno procentowe wskaźniki, które będą określać, ile nam się udało już procent zrealizować swój cel. No i oczywiście przy marzeniu mamy wklejone zdjęcie swojego marzenia. Tu w tym wypadku jest ta wycieczka, ale możecie sobie tutaj wkleić cokolwiek chcecie. Czyli już mamy określone stan swojego majątku, nasz cel finansowy, poszczególne koszyki w ich wysokość, do której dążymy. No i przychodzi ten wspaniały dzień, czyli naszej wypłaty. Wpisujemy sobie akurat w kategorii zarobki 1 2000 zł. Zakładamy, że mamy tylko jedno źródło dochodu. I co robimy dalej? Skoro mamy już swoją wypłatę, warto odłożyć 10% co najmniej, albo jakąkolwiek kwotę, którą jesteście w stanie odłożyć każdego miesiąca na swój fundusz bezpieczeństwa. Najlepiej by to było co najmniej 10% na taką lokatę, której nie możecie ruszyć. I to właśnie robimy, minus 200 zł, wpłacamy sobie na fundusz bezpieczeństwa. Od razu musimy sobie wpisać go tutaj, że to już posiadamy. To już nasz cel w funduszu bezpieczeństwa, to już to ile już mamy, od razu się nam przekłada o 1% nasz wskaźnik. Na fundusz marzeń inwestycyjny dajemy sobie takie kwoty, jakie ustalimy sobie wcześniej. W książce też opisałem, jak to rozdzielać, skąd brać pieniądze na te dwa fundusze, ale na chwilę obecną zakładamy sobie, że odkładamy 200 zł na każdy z tych funduszy i oczywiście musimy później przedstawić to również tutaj, że w tym koszyku mamy już 200 zł. Nie na minusie, tylko na plusie. I w tym koszyku również mamy 200 zł. Te pieniądze odłożone mogą być na jednej lokacie, a tutaj w Excelu widzimy, na jakie części są porozkładane. Co jest praktycznie nie do ruszenia, to dopiero wtedy, kiedy mamy wycieczkę, kiedy nam się zbiera całą kwotę, a tą część ruszamy dopiero wtedy, kiedy zbieramy na nasz kurs języka angielskiego. Zostało nam 1400 zł do wydania, więc teraz robimy sobie 50 zł na fundusz charytatywny, czy na akcję pajacyk w tym moim wypadku i pozostałe kwotę powiedzmy rozdzielimy na część, 1150 zł i 200 zł na ratę samochodu. Jeżeli już oddzieliliśmy ratę samochodu, to już tutaj też musimy oddzielić tą ratę, mamy mniej do spłacenia, to też oczywiście zwiększy nasze statystyki tutaj. Więc zakończył nam się miesiąc. Niestety zerowaliśmy swoje konto, przy tych zarobkach to nie problem. I widzimy dokładnie, na co
rozeszły się nasze pieniądze, jakie są wydatki bieżące i gdzie porozdzielaliśmy swoje oszczędności. Kończy się miesiąc, co robimy dalej? Najważniejszą częścią to przeniesienie naszych koszyków tutaj, naszych funduszy. Kopiujemy, przechodzimy do miesiąca lutego, bo oczywiście nie zaczynamy od pułapu zero, to sobie możemy skasować, pułapu zero, tylko od tych rzeczy, które już odłożyliśmy w wcześniejszym miesiącu. Co jeszcze musimy wykonać? To jest tutaj w zasobach finansowych, musimy dać równa się, tutaj kliknąć na kolejnym miesiącu, na sumie funduszy i tutaj Enter. Wtedy będzie nam sumować, wpisywać tutaj tą kwotę, którą już mamy z kolejnego miesiąca, a już miesiąca stycznia, tak? No i jest kolejny miesiąc, kolejna wypłata, zakładamy, że nie udało nam się zwiększyć naszych zarobków, zarabiamy kolejne 2000 zł. Zaczynamy oczywiście od funduszu bezpieczeństwa, zawsze 10%, czyli 200 zł. Nasze wcześniej założone cele na odkładanie, czyli marzenia i fundusz inwestycyjny, również po 200 zł, tak założyliśmy wcześniej. Oczywiście te kwoty dobieracie sobie sami do siebie w miarę swoich możliwości. Już mam 400, również 400. 400, 50 zł standardowo na naszą akcję Pajacyk, 200 zł rata samochodu kolejnego miesiąca i oczywiście tutaj od razu musimy zaznaczyć 1600 zł. Nam zostało do spłaty. Nasz dług się zmniejsza. I załóżmy, że pozostały czynsz minus 150 zł. Mija nam kolejny miesiąc, w tym wypadku luty. I wszystkie statystyki się automatycznie zmieniają i dokładnie widzicie, ile macie odłożone na poszczególne fundusze, jaką macie sumę tych funduszy. Widzicie również, gdzie uciekły wasze pieniążki. Tutaj po lewej stronie widzicie podsumowanie całoroczne, czyli ile zarobiliście w całym roku, ile wydaliście łącznie na rzeczy bieżące w całym roku. No i oczywiście wasz główny cel tutaj przesunął się na 15%, zdecydował, że zmniejszyliście troszeczkę zadłużenie, odłożyliście dodatkowe 1200 zł i już wasz wynik się tutaj w tym momencie większa, no jesteście znowu mały kroczek bliżej do realizacji swoich celów. Tak w pokrótce, tak analizuję każdy swój miesiąc, mniej więcej każdego tygodnia wpisuję sobie wszystkie wydatki, zarobki, kiedy przychodzi moja wypłata i tak rozdzielam sobie wszystko na poszczególne fundusze. Dzięki temu dokładnie wiem, gdzie jestem, gdzie idę i gdzie warto jeszcze, powiedzmy, zmniejszyć swoich wydatków, w jakich kategoriach mogę swoje zarobki zwiększyć i dokładnie wiem, gdzie moje pieniążki uciekają, tak, albo są inwestowane. Serdecznie Cię do tego zachęcam, do analizy swoich finansów, do odkładania co najmniej swojego funduszu bezpieczeństwa, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale, do zobaczenia na szczycie.